Dobra. Let's go. Ej, oh, let's go. Już myślałam, że nie przejdzie do łóżka. Ale w ogóle to jest dziwny widok, jak masz ten widok zza budynku z tymi obciętymi ścianami, nie? I sobie obserwujesz, jak sobie tak śpimy słodko w łóżku z tym śniegiem na pierwszym planie. No. Tak. Zabawnie wygląda. O, oba koty są szczęśliwe. Jest. O, Radek wstał podziwiać śnieg. Dobra, czy ja mam jeszcze was czegoś uczyć? Nie. Dobra, to koty są wyuczone. Idź do łazienki. Radek to miał w ogóle minę, jakby nie podziwiał śniegu, ale chciał z domu uciec. Dopóki śpisz. No nie, znowu mi zablokowały koty. Obudź tą gwiazdę. Nawet jej nie zdrabniesz. Butterfly efekt. Ania straciła robotę przy delfinach i w desperacji uciekła się do handlu ludźmi. Oj, tam zniknęła parę niewygodnych osób, to nie jest to samo. Gwiazdeczka zaraz idzie do pracy. Już przestań ją przytulać i idź się kąpać. No naprawdę! No gwiazda, no! Garnij dupkę. No nie, czemu na siebie psykacie? Macie się kochać! Niemądre koty. No, każdy związek ma czasami jakiś konflikt, no. Później będzie, wiesz, kochanie na zgodę, to dobrze. No, no. Ojej, mieć dobrą reputację. A nie chcę mieć dobrą reputację, to chyba nie w tym życiu. Czego ty mi gratulujesz? Dobrej reputacji. Aha, to styl łóżko. Kotek, chcesz odtąd spać na dworze? Nie, tam śnieg i w ogóle zima. Nie, gwiazdeczka znowu jest nieszczęśliwa, jak ma iść do pracy. Jest głodna. Ej, to mnie za bardzo uderza. Tak, filsy. O matko, idź grać w tą FIFA czy coś. Już nie maruj. O, daj mnie FIFA, dobrze. Dobrze, opłacało się marudzić. No też nie, bo ty w sumie miałeś iść na siłownię. Ale to sobie poćwiczę ten... klikanie. Myszko. Idź na parcelę publiczną. Bo ty pójdziesz na siłownię sam, bo już nie chcę mi się iść z tobą. Nie pójdę sam, bo znowu będziesz zapraszać jakieś podejrzane koleżanki. Idziesz sam, cicho. Widzicie, ile mam swobody w tym związku? Nie, muszę kupić jakąś sztalugę do kreatywności. Nie wiem, jak ja to zrobię. Kota maluj drugiego. Stawiasz swoim kotom związki, jak kiedyś było ustawione małżeństwo. Trochę tak. Trochę tak wyszło. Moim simom też ustawiam związki. Nawet jak im nie pasi. Nie, to jest trochę creepy. Oj tam, tylko troszkę. Ale jak Barbara jest spoko, to w sumie. Czemu nie? Niech się cieszą. Niech się cieszą, tak, pracel, który w ogóle... Że pracel chce jogging robić. Bo już nie chce. To dobrze. Szybko mi przeszło. Tutaj. Ćwicz. O, na rowerku. Rowerek jest fajny.
Gorzej jak Precel kiedyś niechcący rozgromi Anię w grze komputerowej i wściekli pracodawcy wykopią Anię z drugiej roboty. Nie! Pewnie będzie tak jak w prawdziwym życiu, Ania jest w każdej grze ode mnie lepsza. Walić chemię w Simsach. Nie no, chemię mają tak ustawioną, że się sobie podobają, więc... No właśnie. No. Luzik. Ania nie jest aż takim potworem, jak myśleliście. Tylko tak troszeczkę. A tak po zajęciach idę do galerii i nie wiem, o której wrócę. Ojej, co ty tam zamierzasz wierzba robić w tej galerii? Ojeju. Chyba, że te zajęcia się kończą, nie wiem, o 20. Pamiętam, że ja miałem w tym, jak chodziłem, jak studiowałem zaocznie w weekend, to w piątek miałem wykłady i czasami miałem do 9 wieczorem. No to wtedy galerie są chyba zamknięte już, nie? No, chyba tak. Chyba, że te, co są kino i sama galeria jest otwarta, tylko sklepy są pozamykane. Dobra, weź sobie prysznic. Boże, jak mi nos swędzi od jakiegoś czasu. Nie chcę zapoznawać się o fitnessie. Oj, możesz sobie niezdrowy napój jakiś kupić. Piwo koronne. Tak, chcę. Tak się wyćwiczyłem. Że chcę. Mam do 17.15. Potrzebuję czegoś od życia. Chcę iść na Bonda. O! Na ten film nowy. Ciekawe, czy to będzie praktycznie ostatni Bond. Znaczy ten aktor z Bondem. Oczywiście, że nie. A nie. No, dobrze, jak chleje. Zawsze mi się te automaty kojarzą jak te automaty z Japonii. No, też są takie dziwne rzeczy do kupienia. To z majtkami, tak? Tak. Możesz kupić sobie suchar z białym cheddarem. Nie chcę. W sensie nie brzmi fajnie. To może masowanko? Chcę masowanko, tak. Chcę się ten. Napatrzyłem się, jak ty masz masowanko. Jak zostawię tą puszkę na środku. I oczywiście facet będzie mnie masował, nie? Tak. No nie mogę ryzykować, że ci się babka spodoba, no. Przecież ja cię nie chcę zdradzać, tylko chciałem, żeby mnie babka wymasowała. Boże, ja nie mam nic pod tym, pod spodem. Masz czarną dziurę masz, no. Właśnie nie mam czarnej dziury, mam nic nie mam. Masz białą dziurę, no. Tak. Chyba nie domyłem czegoś. Taki różowy automat i on bardzo japońsko wygląda. No. Nadal nie mam prezentu dla mamy. O, ja też szukam prezentu dla mamy na urodziny. Gdyby to jeszcze był jakiś przystojny facet, to pół biedy, a takie za kola. Nie chcę w ogóle żadnego przystojnego, też nie chcę. Jak facet wymasuje od tyłu bez użycia rąk, o Boże. W sensie to, że się tak położy i tak się będzie ocierał, czy... No chyba, nie wiem. Dobra, jesteś wymasowany. Idziesz do domu. Bo jest taki rodzaj masażu, że wiesz, że się biustem masuje. O Boże. Creepy. Naprawdę ty mówisz, że creepy? To jest raczej ostatni film z Craigiem. Niby miał kontrakt na 3 kolejne po Spectre, ale oświadczył, że robi się na co za stary i chce zrezygnować. Najlepszy, co ty, Skipper. Jeden z najgorszych. Jego nie lubię. W dodatku jakimś dziwnym trafem dostał tą rolę jakoś po filmie z tym... Z Tomb Raiderem. Nie wiem czemu w sumie. W Tomb Raiderze też beznadziejnie grał. Zaraz wszyscy się na mnie obrażą, ale... Znaczy, Craig jest nawet spoko, ale próbowałem oglądać ten pierwszy film. Boże, ona umrze z głodu w tej Casino pracy. Casino Royale, tak? Chyba. No.
I to po prostu tam było tyle głupotek w fabule, że no nie dałem rady obejrzeć do końca. Ja już nie pamiętam. Znaczy pamiętam, że Casino Royale chyba jeszcze oglądałam, a potem to już nawet mi się nie chciało. I smutno mi było, że przez całe... No dobra, nie spoiluj. Ja muszę coś do tej kreatywności. Mogę grać na gitarze. Ale na to mnie nie mamy miejsca na to. Tą sztalugę też nie bardzo, bo oczywiście poza domem nie mogę jej postawić. Jezu Chryste. Gdzie mam sobie tą sztalugę w dupę wsadzić? No właśnie tak się zastanawiam. To jest super. Gdzie jeszcze kreatywności mogę się uczyć? Może jest gdzieś na jakiejś parceli. A ty nie możesz tego... Tylko to możesz tylko w mieszkaniu stawiać, nie? No. A nie możesz jakiejś szafki wyrzucić z tego, z kuchni? Nie, no bo jest nam potrzebna. A nie możesz jej zamieniać miejscami, że dajesz sztalugę? Może w bibliotece są jakieś, nie wiem. O, albo tak. No, ała. Ania hejterka. Nie, ja nie lubię Craig. Nie lubię w ogóle tego aktora. Za bardzo. Możesz pisać na komputerze dla kreatywności. Racja! Nie idziesz. Wracamy. Tam, wracamy. Zapomniałam. Pisz powieść. No. Boże, biedna ta gwiazdeczka. Ona ma zero... Po prostu... Zero głodu już. W sensie, że jest najedzona? Nie, że jest super nienajedzona. Aha, bo tu się tworzyły te historie. O Boże. No dajesz, Ania. To ja ci powiem, co masz wybrać. Tentakla przyszła, spuściła bombę. Myślałem, że ja się będę mógł pobawić. Zabiła Biedronkę. Ale chciałem Biedronkę wziąć. Ja piszę powieść. Która zamieniła się w zmutowanego misia i... zeżarła rybkę. Albo nie, dała pieniądze. Pieniądze. Wysrała pieniądze. I to będzie to. O. Dobrze. Że zajmujcie się tymi kotami. No ale co ja mogę poradzić, jak ona jest w pracy? Poza tym w misce ma jedzenie, no. Co jeszcze mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. No, ma ciężką pracę. Gwiazdeczka jest ledwo żywa, nie wiem, co trzeba zrobić. Namaluję coś sobie. Jakby wróciła do domku, to by było lepiej. No, współczuję jej, to w ogóle ciężkie rzeczy się tu dzieją. Co ty tu chcesz? Nauczyć się opanowywania gniewu. Nauczyć się opanowywania gniewu. Dobra, już mam punkt kreatywności. O, gwiazdeczka zjadła w pracy! Uff. Miała przerwę, tak? Na o matko, życie na krawędzi. No. I wysika się też w pracy. Bardzo dobrze. Przyjedzie szczęśliwa. Może mi ktoś wytłumaczyć, po co mi co roku szkolenie z używania biblioteki. O matko, nie wiem. No, żebyś nie zapomniała, jak się używa biblioteki. Ale zwróćcie uwagę, bo gwiazdeczka swoim życiem pokazuje, co jest w życiu ważne, czyli żeby zjeść i się wysikać. I pyk, jesteście szczęśliwi. No, w Sims średniowiecze było coś takiego. Pamiętam, że Marysia grała. To było, że właśnie jak się Sim wysikał, bo tam nie było takich potrzeb normalnie, jak we wszystkich innych częściach Simsów. Tylko jak właśnie Sim się wysikał, to był szczęśliwy. Takie życiowe. No. Drapek za godzinę do pracy. Drapek przynajmniej szczęśliwy jest.
To są drobne przyjemności w życiu. Co jest ważne. Dobrze, gwiazdeczka wróciła z pracy. Prawie umarła z głodu, chyba zasługiwała na przerwę. Wiesz, że źle z twoim życiem, gdy by się wysikać i najeść, musisz iść do pracy. Ej, mam miseczkę ładnie. Nie wiem, o co wam chodzi. Poza tym w pracy spuszczasz wodę, jeszcze cię za to płacą, nie? Opłaca się, jak oszczędzasz. Ale jaki to jest ładny obrazek, jak sobie... Aha, dobra. Ty sobie sikasz, a ja czytam gazetę, ale nie, chodziło mi o to, że ty coś robisz przy komputerze, a ja czytam gazetę. Tak rodzinnie. Znaczy, czytasz książkę o opanowywaniu gniewu. Aha, dobra, myślałem, że to gazeta. Faktycznie, przemówiłaś. No to mi miseczkę. O. Potrafi opanowywać gniew. Co ty się chcesz jeszcze nauczyć? Co ty tu masz? Kondycję poziom 6, charyzmę chcesz się nauczyć. No dobra. Idź, ucz się. I chcesz jechać na daleki wschód. Nie stać nas. To mogę pojechać na niedaleki wschód. Chociaż tyle będę miał z tego życia. Czas na przerwę, czas na KitKat. No i to jest dobry żart, bo znaczy tutaj pasuje, bo mamy kat, nawet dwa. No. Dobra, czy ty jesteś głodny? Tak nieszczególnie. No dobra, zjedz sobie tego hot doga. Potem się nauczysz. Gwiazdeczka w robocie, może podrażni psa sąsiadów. Skończy to wreszcie. O nie! Ej! To jest niemiłe. Ma piękna gwiazdeczka. Dwa takie mieszkania by się wam przydały. No! Właśnie denerwuje mnie, że w Simsach nie ma takich... jakby... No, te mieszkania są strasznie małe. Co tam idziesz z tym talerzem? Z jednej strony podoba mi się to... O! Ktoś się bije! Ojej! Kto się tam bije? Co? Jak się leją! Tam Jill chyba była. Jill? Z kim ona się leje? To jest to drugi? Nie widzę. Z Janką Chorągiewką. Okej. Okay. Krzesłem. Boże, Ania, my mieszkamy w niebezpiecznej okolicy. Nie, dziecko, tylko zachowaj resztki. Ale się nie lubią, są wrogami, matko. Tak, a ja się cieszę. I znowu się leją! Boże! Okej. Okay. Janka wygrała, no. Okej, okay, dalej się nie lubią. Aha, poszły na górę teraz. Już jestem ciekawa. No to niech nie idzie na dach. To jest dach, z którego się już nie wraca. No chyba poszły na dach. Aha, poszły se tańczyć. Spoko. Po tej bójce poszły tańczyć na dach? No. Ja pierniczę, co za gra. Przynajmniej się nie nudzicie tam w kamienicy. Mam wrażenie, że to mogła być jakaś popierniczona gra wstępna. No weź się pobaw z gwiazdeczką. Nie, Percel poszedł i spać. O. Męczony. No, czasem trzeba. Dance battle, ostateczna forma rozwiązywania konfliktów. Tak.
No i tak powinno być, że przywódcy państw się ten dans batlują. A, bo Drapek jeszcze w pracy siedzi. On tak do późno? Do północy. A ty już śpisz, nie? No, ba! Ale dałaś Drapkowi klucze. Oczywiście. O, dostała awans! Różowy kolor sierści dla psów odblokowałam. Drapek Czemu? Otrzymuje awans, węszyciel kontrabandy. Twój zwierzak ma nosa do wykrywania przemytników i innych złoczyńców, ale to tylko krok w karierze. Awans do legendarnych zwierzęcych oddziałów specjalnych wymaga umiejętności udawania martwego. Od 12 do 18. Czemu w ogóle koty jak pracują, to odblokowują rzeczy dla psów? To jest dziwne. Znaczy, tak... być może, nie wiem, by odblokowywały rzeczy dla kotów, ale ja je odblokowałam sama, nie? Z kodami. A, może być. Więc nie wiem. Od wrogów do wspólnego tańczenia. Jak samce tak... alfa dały sobie po mordzie i już jest sztama. Biedny Drapek nie ma gdzie spać. Znowu będzie spał przy toalecie. I my nie przejdziemy tamtędy. Poczekaj, bo my jutro pracujemy, prawda? Tak, od 9:00. Obydwoje. No nie na 9:00. Twoje koty nie muszą udawać martwego. Ej, to jest niemiłe. Tak, zgadzam się, to było niemiłe. Zapiszmy. Chyba losowo się odblokowuje, bo też mi się zdarzało, że koty odblokowywały rzeczy dla psów i na odwrót. No, możliwe. To może być w ramach zmuszania gracza do grania innym zwierzakiem. Zmiemy resztki. Wstawać. Śpiochy. Te koty w ogóle się lepiej bawią tymi zabawkami w tej grze niż moje w rzeczywistości. Takie trochę smutne w sumie. No, troszeczkę. Dobrze, jedz hot doga. Ty też jedz hot doga. Boże, jeszcze tyle tych hot dogów zostało. No. Ale spoko, co się rozejdzie. Rozejdzie się. Po kościach. Po boczkach się chyba rozejdzie. Powinno być tak, jak było w tym, w GTA San Andreas. Jak się naje psim z tych hot dogów dużo, to grubnie. No, no. Boże, wszyscy do pracy. Gwiazdeczka też. Czy gwiazdeczka jest w dobrym nastroju? Znowu jest głodna. Gwiazda, jedz! Masz pełną miskę. Wypad. No, bo ona się czy bawi ja ten... Nie mogę ją mówić. Nie, bawi, czemu głodnie. Ja się zblokowałam? No siku, idź, kąpać się. O, dobra, poszła jeść. A ty nie możesz... A ty nie możesz się wysikać w pracy jak twój kot? No chyba mogę. Zabawy ci brakuje. O, to mogą zgrubnąć Simsy. Tak, Simsy mogą, tylko że... No, w sumie słabo to wygląda trochę. Nie jest aż takie widoczne. W sumie mamy koty z dwoma grubymi ogonami. No, podoba mi się to. O, pochwal się... za drapanie. Nie, no już do pracy. Pochwal najpierw. A nie, nie mogę iść. Nie mogę jej pochwalić, bo ona też idzie do pracy. Życie praca, jest patrzcie. Patrzcie, jak praca niszczy relacje między człowiekiem a kotem. No. Straszne. Boże, precel, co ty masz na głowie? Aha.
No tak, bo jesteś tym nurkiem głębinomorskim, czy jak? Głębinomorskim, tak. Ale to ja mógłbym to założyć, jak jestem już w pracy. O Boże. Jak na rudej gejszy, a nie przez jakiś czas nie zauważyła, że jej gejsza jest grubła, no. Ona grubła niewidzialnie. Coś mi... Włosy mi wypadają. Nie. Dziękuję, Bartek. Rybki jeszcze muszę dokupić, ale no, ale będę. O, podrabka w ogóle radiowóz przyjeżdża. Radiowóz. Że go zamknął w końcu. Może nam kłamie, że pracuje w służbach, a tak naprawdę, nie wiem, handluje narkotykami albo coś. No, no. Kurde, znowu mamy pocztę. Radek, znowu masz awans! Poszukiwacz reliktów. O, to Tomb Raiderem będę, tak. Jeśli istnieje jakiś bezcenny relikt, którego jeszcze nie znaleziono, wkrótce to się stanie. Dzięki zręcznym palcom i nieprawdopodobnym umiejętnościom akrobatycznym udało ci się pokonać zabezpieczenia niejednego grobowca. Radek pracuje w godzinach od 14 do 19. To był dobry tydzień, mam nadzieję, że nic się nie zmieni. No, no, podoba mi się. Ja się musisz nauczyć dużo. Technika, charyzma, kondycja. O nie, to już mi się nie podoba. Ja się chcę siedzieć, ja się chcę bawić drapkiem i grać w FIFA i tyle, a nie. Może święte do pracy, jakieś charyzma. Ucz się techniki, albo nie, ucz się tej charyzmy w sumie. Chociaż przynajmniej mam lepszą ten, lepszą pracę od tej. Naszej gwiazdorki, bo ja tak. Tam nie jestem na skraju śmierci. Fajne akwarium praca. No. Skąd wiesz, że to po drapkach? Może po was przyjechali sadyści? Ej! My się opiekujemy grzecznie kotkami. Dokładnie, nie wiem o co chodzi, ale widzicie jakie mamy grube koty, dobrze odżywione, no. O, teraz ja wróciłam, czy też dostanę awans? Nie. Boże, wszyscy dostają awans! Boże! Gwiazdeczka dostała awans. Jej stanowisko to dubler. Twój zwierzak nareszcie może w pełni pokazać swój talent aktorski, zamiast brać udział w zbiorowych scenach w tłumie statystów. Musi nauczyć się turlać, jeśli chce awansować na kaskadera. Od 10 do 16. Super, to będą sceny kaskaderskie, jak się będzie turlać. Niebieska obroża gwiazdzista dla psa. Hura, ten tydzień był wspaniały, oby następny też taki był. I Anna awansuje na stanowisko gaduła. Masz swój ulubiony serwer i wszyscy znają twoją ksywkę, ponieważ nie przestajesz przypominać wszem i wobec, kto jest najlepszy. Wygrywaj, a zajdziesz daleko. Ej, ja taka nie jestem! Od 15 do 21 pracuję. Jeszcze przylazła ta moja framfocla. Framfocla? Z pracy. No z pracy framfocla, no. Jaka framfocla znowu? Ale to mam wrażenie, że cię ludzie na serwerze nie lubią. No, też mi się tak wydaje. Dobrze, przytul tą twoją francofocle. Francofocle! Sprzątaj, czego ty się musisz uczyć? Czekajcie, logiki? Klawiaturę. Że nie wiem, gdzie ty masz się uczyć tej logiki. W internecie najlepiej. Masz swój serwer i wszyscy znają twoją ksywkę, no, no. Ej, Bartek, to dobre, to dobre jest. Ach, złośliwe, ale dobre. A czy ja mogę się uczyć szachów tutaj na przykład? Nie, chyba nie ma. Dobra, czekajcie, a pójdziemy... Iść na parcelę publiczną. Czemu ja mam iść już do pracy? Dopiero co przyszłam z pracy, halo. No tak jest w życiu, ja też mam takie może wrażenie. Może w bibliotece będzie do szachów.
to jest skiper nawiedzony dach, to on przyciąga. Aha, bo jeszcze, ludzi. No, jeszcze można oglądać gwiazdy, ale nie wiem, czy mamy tu teleskop, chyba nie. No, na pewno nie będziesz miała go gdzie postawić. No, postawić to na pewno nie. Czemu ludzi ciągnie na ten dach? Nie wyciągacie wniosku? Możesz też rozwiązywać krzyżówkę w gazecie. Aha, aż za późno, poszła do biblioteki. No ruszmy się gdzieś z domu, ciągle w domu siedzimy, ja nie wiem. No, znaczy ja się ruszę, wody mi zabrakło. Za życie. Trzeba kończyć, północ jest. A ja muszę logiki się uczyć gdzieś na drugim końcu świata. Tak, a few hours later, tak live do piątej, nie? Ach, biblioteko, daj mi szachy. Czy wy tu macie szachy? Nie mówcie, że nie macie szachów. Zawsze może być jeszcze w parku ewentualnie. Tu na dole nie ma. Aha, a na górze jest gówno. No, Seba, jak mogłeś dać bibliotekę bez szachów? Ej, serio, nie ma szachów. Ja jestem ślepa. To się nie widzę. A nie, czekaj, na zewnątrz są, przykryte śniegiem. Aha. A tu, Boże. Boże, ledwo to zauważyłam. Przykryte śniegiem, szachy. Ciekawe, czy odgarnie sobie ten śnieg, czy będzie grać tak na... Nie, gra na śniegu. Taka dobra jest, nie? Jeszcze jakiś ten, Bensław się przyssał. I mi zepsuł moje szachy. W ogóle tak swoją drogą zaczęłam oglądać ostatnio ten Gambit Królowej. Tak. Ojej. Kilka razy mi się na Netflixie pokazywał, już w końcu się skusiłam. Pękłaś. I no, strasznie fajnie się na to patrzy w sumie. Ja myślałam, że to będzie taki nudny serial w sumie o graniu w szachy, no co można zrobić z tego fajnego, ale jednak jest fajnie skonstruowany. No, jakby był nudny o graniu w szachy, to nie byłby taki popularny. No, pewnie tak. Ale no, co kto lubi, nie? No. Dobra, pouczymy się jeszcze trochę na zapas może. Trochę jak Def, no, to chłopaku, który lubi jeść chipsy, nie? W pokoju oglądamy. Ej, no. Co ty robisz? Nie zapisuj nic w pamiętniku, jak super grasz w szachy, tylko graj w szachy. Cześć, Sasia. Ej, jo. No nie, i znowu przyszła i mi zepsuła moje szachy. No, nie psuj mi moich szachów. O, szarlatan ją wziął. Nikczemny. Pokradnie ją. Ale to co, Ania, to będziemy grać w szachy? Nie. Nie umiem grać w szachy. Oj, tam nauczę cię. Zrobiła się noc, a nasi szachiści zbili po dwa pionki. No cóż. Są no Simsy, one nie ogarniają. No bo muszę przemyśleć każdy ruch, a nie tak na pałę, nie? Dobra, idziemy do domu. Na chybcika. Nie wiem, szarlatan okrada, to faktycznie się powinna logiki uczyć. No cóż. Okropny szarlatan. Proszę nie ziewać na moim live'ie. Północ jest, ciepło mi się. No, ale podziwiam ją, że nie dość, że po ciemku, to na śniegu, to jest skill już wyższego poziomu. Boże, kiedy ostatnio widziałem śnieg? Nie wiem. Ale pewnie będzie upalna zima, to będziemy mogli chodzić gdzieś. Będzie fajnie. A ty czemu się nie uczysz tej charyzmy, za przeproszeniem? Bo była aktualizacja do FIFA. Wszyscy w tej łazience, łącznie z kotem. To takie nasze rodzinne miejsce spotkań. Jej, Radek nauczył się charyzmy.
Brawo! A czemu ty jesteś głodny? Nie zjadłeś nic? No bo się uczyłem charyzmy, to co miałem? Nie, co mogłem. Się nie uczyłeś? Udawałeś, że się uczysz. Ale to przecież mam charyzmę teraz. To skąd mi się wzięła? Z tyłka? Tak. Mhm. Charyzma z tyłka, super. Nie, ktoś przyszedł do mojej łazienki. Nie myśl, że nie dostrzegliśmy twojego entuzjazmu wobec gier, Anna. Twoja nagroda. Odwiedź genialne gry, gdzie najważniejsze jest granie. Ale jak? Zaraz, czekaj. Twoja nagroda to jest ruda dziewczyna pod prysznicem? Nie. To... Dla mnie nagrodą jest pójście do specjalnej, super tajnej parceli. Kiedy tam nie wpuszczą. Boże, zjedzą cię tam, Ania. Przecież stałaś jakiś spam i teraz idziesz tam, tak? No. Super. Nie no, teraz nie idę, bo teraz poszłam spać. Czego ty się masz jeszcze nauczyć? Techniki. Nie wiem, czy zdążysz się już dzisiaj nauczyć późno. Weźesz mnie tak, nie ciśnij. Noc jest. Musimy... Pieniądze, no. Ale to może byśmy się wyspali, a później będziesz narzekać, że jesteśmy nieszczęśliwi. No, przecież jesteście wyspani. Ej, kot nam się powiesił? Co? Gdzie? Skipper coś mówi. Ej, tam coraz więcej osób tańczy. Jezu, weźcie mnie, nie straszcie. Ej, ten dach jest jakiś super creepy. No. No, zdążysz się chyba nauczyć. Ale to mi się podoba w twoich live'ach z Simsów, szczególnie z dwójki, że jak masz jakiś taki pomysł, to zawsze się muszą dziać jakieś creepy rzeczy. Chyba, Boże, ty masz jakąś chemię do tej laski mojej z pracy. Prawda? Ty ją chcesz w kocich ruchach załatwić i oczarować. Wypadł z mieszkania. Ale ja nic nie wiem. Ale ona wie. To, że ona na mnie leci, to nie znaczy, że ja z nią chcę ten tego. No. Ale ten, albo to jest taki mój fortel, że ja tam, wiesz, chcę wzbudzić twoją zazdrość, ty ją wyrzucisz i wtedy ona nie będzie zżerać mi hot dogów. Ciemię. O Boże. Idziemy ty jesteś znowu nieszczęśliwy. Drapek, no. Garnij dupkę. Dobra, czy my jutro pracujemy? Ja tak. Ty też. Kurde, no. Ech. No. Ale i tak już będziemy kończyć. A ja liczyłem. A w sumie już nie... Dobra, kończymy, bo już jest późno. Ja tu zdedzę zaraz. Już mi burczy w brzuchu. No właśnie, też zgłodniałem. Tak od 40 minut. Nie, no nie. Ale no. Teraz Ania ją wyjaśni w kilku kocich ruchach. Tak. O, będzie pojedynek na dachu. Na kurde, ja mam wrażenie, że zarabiamy te pieniądze, ale idzie nam strasznie słabo. No troszkę. Czekaj, a jakbyśmy się teraz wyprowadzili, bo mamy 27 tysięcy. Bo oni sprzedają też jakby rzeczy z domu chyba. Kurde, nie wiem, jak to działa do końca. Znaczy w sensie, żebyś sprzedała to, co masz w domu jeszcze? Znaczy nie, no bo Simsy mają tak, że jakby... Jak sprzedają mieszkanie, to też jakby coś z tego jest chyba, z tych pieniędzy. Teraz nie wiem do końca, bo to są moje fundusze... A, to jest wartość netto. Jezu, nie wiem, jak to działa. Czy jak sprzedam mieszkanie, to będzie mnie stać, ale chyba jeszcze nie. No to kosztuje aż 34 tysiące, chyba że znajdę jakiś tańszy dom. Ej, no to się zbliżamy. Jeszcze trochę będzie. No tylko, że tu nie ma właśnie tańszych domów. Musiałabym... Mi się nie chce budować domu. Nie, no spokojnie, brakuje tak dużo, nie? To by się uzbierało niedługo. Wejdź na ten dom i usuń parę niepotrzebnych rzeczy, ale w tym domu nic nie ma, w sensie tutaj.
żeby był tańszy. Bo on jest właśnie pusty w środku. Tego co pamiętam. Strix z podrywaniem Landgraba. No niby tak, ale... No w sumie kominek mają. Kominek jest w sumie drogi. Chyba. Ile kominek kosztuje? 3000. No ale szkoda mi tego kominka, ja chcę kominek. Gdzieś piwnica. No i ja też bym chciał w sumie. Fajny domek. No i tu nic więcej jakby nie ma, no. Nie wiem co tu usunąć. Dozbieramy, Ania, będzie git. Nie odkupię kominka potem. Dupa. Dupa? To będzie podsumowanie, nie? Mniejszy od tamtego. Nie jest mniejszy. Znaczy, no, jako całość jest dosyć mały, ale on jakby... No, my mamy małą klitkę mieszkaniową, no. Więc i tak jest większe od tego, gdzie mieszkamy. No, będzie się łatwiej poruszać w ogóle. Da nam fajny kod. Nie chcę używać kodu. Chcę naturalnie zebrać pieniądze. Pieniążki. Bo że wszyscy grają w Simsy. No bo się zainspirowali. Gra w Simsy, Młocia gra w Simsy. Albo zainspirowali się. Wszyscy grają w Simsy. To szybko pójdzie z awansami. No właśnie nie bardzo, bo potem trzeba mieć dużo przyjaciół, a ja nie lubię mieć przyjaciół w Simsach, to zawsze jest takie problematyczne. No to dobra. Ale chcesz mieć pieniądze, czy nie chcesz mieć pieniędzy? Musisz mieć przyjaciół. Ja jakieś fajne dziewczyny zapoznam. O Boże, nie. Naturalnie zebrać pieniądze. Ja zawsze miałam Gina i on mi dawał pieniądze. To jest bardzo naturalna metoda, naprawdę. No, ale no, trzeba miało mieć szczęście, żeby pojawił się Jean. No. Jezu. Dobra, kończymy, moi drodzy. Zobaczę jeszcze, czy mogę was gdzieś wysłać. Chociaż o tej porze to nie wiem, czy ktoś jeszcze streamuje. A w sumie mogę was do Młotki wysłać, ona też streamuje Simsy. Proszę bardzo, rajd, Młoteczka. Reputacja rośnie, potem ci ludzie zaczną dawać telewizory plazmowe i możesz je sprzedawać. Ej, było coś takiego, ale myślałam, że w Trójce to było. Dobrze, to dziękujemy bardzo za to, że byliście i nas dopingowaliście i mówiliście do nas niemiłe rzeczy. I do zobaczenia na następnym live'ie. Tak, trzymajcie się, dobrej nocy. Pa, dobranoc. Uważajcie na tęczowe koty. Pa. Oj tak.